Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki Trygonu Ognia, Barany, Lwy i Strzelce. I zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Kochani, też chciałam już jakby powiedzieć, że filmy, jest już cały komplet filmów na jesień i macie je ułożone w playliście, więc zapraszam, zapoznajcie się z nimi. Cóż jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że w przyszłym tygodniu czytanie tygodniowe w czwartek albo w piątek będzie realizowane za pośrednictwem transmisji na żywo. Jeszcze nie jestem pewna, czy znajdę na to czas, ale postaram się. I cóż mu chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że tak, moje drogie lwy, wy mocno się zaznaczyłyście u bliźniąt, moim zdaniem, w czytaniu dla bliźniąt, więc sprawdźcie, może tam macie dla siebie jakieś dodatkowe informacje. Strzelce bardzo mocno w wadze i u wodnika, moim zdaniem, czyli w tych znakach powietrznych. Okej, dobra, zaczynamy. Barany. Zmęczenie. To jest dla mnie zmęczenie. No i jeszcze w dodatku ktoś może, możecie się z kimś poszturchać i też czuć się odizolowanym. No część z Was może mieć jakieś kłopoty finansowe, ale jeśli nie, no to tak, pokłócicie się z kimś, bo ktoś był bardzo niefajny, bardzo powiedzmy sobie impulsywnie przekazał jakąś informację, może plotkę, może chciał Was sprowokować do kłótni i Wy unikacie tej osoby. Czujecie się od niej odizolowani. A tu mamy później maga i czwórkę ziemi. Jeśli macie kłopoty finansowe lub czujecie braki finansowe, no to zdacie sobie sprawę, że macie wszystkie narzędzia do tego, że może macie gdzieś jakieś zasoby, jakieś dodatkowe środki, których możecie użyć. Tylko rozsądnie, tak? Bo cztery monety mówią o tym, żeby dokonywać takich rozsądnych, tak zwanych dobrych decyzji finansowych, biznesowych generalnie. Żeby nie zachowywać lekkomyślności w wydawaniu pieniędzy lub zbytniej przezorności w kwestii ich oszczędzania. Natomiast tak jak mówię, jeśli czujecie, że brakuje Wam środków, to w moim odczuciu dojdziecie do wniosku, że macie jakieś dodatkowe możliwości, tak? Że jest jakiś zasób, jest coś, jakaś rezerwa, z której można by było skorzystać. No i słuchajcie, tak jak mówię, tutaj ktoś może Wam, może to wodnik coś powie. Takiego, co Was zdenerwuje. On może powiedzieć prawdę. Ktoś, no może być to wodnik, no, ale nie musi. To jest osoba, która powie prawdę generalnie, ale w taki sposób, który Was zrani i poczujecie się odizolowane, albo będziecie chcieli się odizolować w ogóle od tej osoby. Słuchajcie, ale no, jeśli macie swojego partnera, no to Wasz partner z dużą dozą zaufania do tej całej sytuacji jest z wami, będzie z wami i kurczę, jakby powiedziałabym, że nawet będzie za wszelką cenę stawał na głowie, żeby doprowadzić sprawy do jakiejś nowej fazy, żeby ruszyć z wami naprzód. Ma duże zaufanie do tego. Wasz partner wierzy, że jesteście sobie, dla siebie, tak? Dla siebie stworzeni, tak bym rzekła. Szybko się od tej osoby nie uwolnicie, jeśli planowaliście. To tak dla jednej osoby, okej? Okay. Powiem Wam tak, Wasz partner też może podjął jakąś decyzję, starał się zachować pełną logikę i asertywność i jakby dyscyplinę i rozmyślał nad wszystkim i podjął jakąś decyzję i może potrzebować Waszego wsparcia, bo może uznał, że to był niemądry wybór. Tak? Że zrobił coś niemądrego po prostu. Podjął jakąś decyzję, może finansową, i to was też godzi, ze szkodą dla siebie. No słuchajcie, mamy energię transformacji jako wynik tego czytania. Czyli to w ogóle mogły. To, okej, może też kończyliście razem coś i już jakby jest koniec tej sytuacji. Czyli jakby to kłopot mógł trwać dłużej, tak? I był wynikiem jakiejś niezbyt nieprzemyślanej do końca decyzji, tak bym to nazwała, która godziła w obie strony. No i jakby wynik jest taki, no to już jest koniec tej fazy. To już idźcie naprzód już, tak? Już zostawcie to za sobą, wyjaśnijcie, posprzątajmy to, jak to się mawia, i idziemy naprzód. No więc taka informacja dla baranów, moje drogie barany. No czasami tak się zdarza, słuchajcie, że chcemy jak najlepiej, a później się okazuje, że to nie była najlepsza decyzja, po prostu. Teraz lwy. Co tam u lwów?
No dobra. Lwy. As monet, cztery buławy, król buław. Wow, osiem buław, super. Sześć kielichów, pięć kielichów, królowa buław, as, mieczy, a wynik? Wow, 10 kielichów. Moje drogie lwy, kochane. No więc tak, uważam, że... powiem tak, jeśli w ostatnim czasie straciliście kontakt z kimś, rozstaliście się z kimś lub po prostu, no może jakiś czas temu się rozstaliście, bo 6 kielichów mówi o takich relacjach w ogóle z przeszłości, to ta osoba wciąż za wami tęskni. I ona czuje, że sprawy nie poszły w tym kierunku, którego oczekiwała. No, tęskni za wami, tęskni za relacją, cały czas rozpamiętuje waszą relację w ogóle, tak? Idealizuje was też, chciałam powiedzieć. I może zechcieć zainicjować coś. Może zechcieć wpaść na pomysł. Wpadnie na jakiś pomysł i to może być, i podejmie wyzwanie, żeby na przykład znowu się z wami skontaktować, bo tu jest 8 buław. Co przynosi wam dużo satysfakcji niewątpliwie? Co przynosi wam taką energię, w której no, charyzma, pewność siebie, zadowolenie z całej sytuacji wzrasta, tak? Więc... super, tym bardziej jeśli jest to po sytuacji takiej, w której rozstaliście się gdzieś tam w takich niefajnych okolicznościach, to jest szansa, że po prostu chociaż się przeprosicie i naprawicie tę relację. To nie musi być przecież od razu wielka miłość, prawda? Ponownie, ale może to po prostu doprowadzić do sytuacji, w której no, mamy normalne stosunki ze sobą, krótko mówiąc. Jeśli macie partnera teraz w swoim życiu, to tak się składa, że ta osoba też może tęsknić za kimś z przeszłości. Niekoniecznie jesteście to wy, to od razu powiem. Lub w ogóle rozpamiętuje jakieś sprawy ze swojego dzieciństwa, może wpadać w jakieś takie melancholijne nastroje, słuchajcie. To tyle chciałam powiedzieć. Dla niej w ogóle, jeśli jesteście w związku i macie dzieci, to dla waszego partnera w najbliższym czasie w ogóle sprawy z dziećmi będą bardzo ważne. Może chcieć im poświęcać dużo uwagi, może chcieć jakby absolutnie celebrować to szczęśliwe życie rodzinne, na tym się skupiać po prostu w weekend. I co też wam daje dużo satysfakcji, macie 4 buławy, macie 10 kielichów, które mówią o tym, że nasze gdzieś tam potrzeby emocjonalne są spełniane, tak? Jesteśmy otaczani przez ludzi, którzy naprawdę są ważni w naszym życiu, którzy naprawdę jakby dla nas coś znaczą, z którymi czujemy się bezpiecznie. As monet tutaj, kochani, może świadczyć o tym, że dostaniecie jakieś fajne nowe informacje o pieniądzach, o nowych inwestycjach, pomysł na biznes, tak? Coś fajnego będziecie chcieli zainwestować właśnie coś związanego z domem, przy domu, tak? Może jakieś pieniądze od rodziny, coś w tym znaczeniu. Dużo w ogóle, bardzo wasza energia, działamy z pasją, w skupieniu, posiłkujemy się wyobraźnią, jesteśmy liderem, idziemy za ciosem i tyle. I czujemy się absolutnie spełnieni uczuciowo, emocjonalnie, rzekłabym. Także moje drogie lwy, wydaje mi się, że macie piękny czas przed sobą, czego wam życzę. A teraz zapraszam strzelce. No dobra, jestem gotowa. Strzelce. No, wy się mocno pojawiłyście uwagi i uwodnika, a tu się pojawia król mieczy, który reprezentuje znak powietrza, więc możecie myśleć też o jakimś znaku, powietrza. Trzeba coś wyjaśnić z jakimś znakiem, z kimś, powiem tak, wyjaśnić z dużą pewnością siebie, w sposób otwarty, ale też miłość macie z zewnątrz, albo przynajmniej przebaczenie, wyjaśnienie jakiegoś konfliktu. Obie strony tak jakby chciały się pogodzić, okej.
Mak, moje drogie strzelce, nie mogło być lepiej. Powiem tak, no, starajcie się zachować równowagę, cierpliwość, współpracować, iść na kompromis, wyczekać idealny moment i może zainicjować kontakt z kimś. Ale jakby, jeśli to jest taka sytuacja, gdzie faktycznie były jakieś takie tarcia, to żeby do tych tarć nie dochodziło, to jasno się pojawia po waszej stronie energia, w której trzeba mówić wprost. Otwarcie. Jasno, tak? Podejmować neutralne gdzieś tam decyzje. Z humorem rozwiązać jakiś konflikt być może, tak? Być pewnym siebie też. Używać swojej pomysłowości. Macie cesarzową u siebie, moje drogie strzelce. To jest piękna karta, która mówi o tym, że jesteśmy bardzo doświadczone, pewne siebie, potrafimy opiekować się sobą z należytą starannością, tak? Powstają marzenia, kreujemy rzeczywistość własną, wykorzystujemy nadarzające się okazje. Natomiast z zewnątrz, tak jak mówię, ktoś może Wam, dla części z Was, zaproponować jakieś rozwiązanie konfliktu, przebaczenie sobie nawzajem. Część może Wam, części z Was, ktoś może powiedzieć, że jakby no, wciąż do Was coś czuje, albo że w ogóle do Was coś czuje, tak? Ale jest ostrożny w tym wszystkim, z jakiegoś powodu. To nie jest, przy tej czwórka monet, tutaj przy tych kochankach powiedziałam, że jest w tym doza ostrożności. Ok, że to nie jest takie impulsywne, bez przemyślenia. Nie, nie, nie. To jest ta decyzja, czy też to o tym, żeby coś zakomunikować, żeby jakby przeprosić siebie może, nie wiem, czy żeby zrobić coś dla tej relacji, jeśli macie stałego partnera. To jest przemyślane dosyć. Tak? No i wyjściowo macie maga, to moje drogie strzelce, to jest energia, która mówi do tego, żebyście absolutnie z wiarą w siebie, we własne możliwości, sięgali po marzenia, że jeśli możemy o czymś marzyć, możemy również to mieć, trzeba zacząć to manifestować, czyli robić coś w tym kierunku, żeby to nam się spełniło, prawda? To mam na myśli. Więc długofalowe plany, cierpliwość, kompromis, pozytywne założenia i co będziecie chcieli, to do siebie przyciągniecie. Powiem w ten sposób. Czego Wam życzę z całego serca? Pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie, bardzo proszę, i jesteśmy w kontakcie.